Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Witam serdecznie na pierwszej części konferencji prasowej po premierowym meczu Ruchu na Stadionie Śląskim. W meczu 13 kolejki PKO Bibera Ekstraklasy podzieliliśmy się punktami ze Śląskiem Wrocław. I właśnie trener naszego rywala Śląska jest na pierwszej części naszym gościem. Panie Cymagiera, witam serdecznie. I panie trenerze, proszę o komentarz do tego dzisiejszego spotkania. Świetnie grać na Stadionie Śląskim. Znakomicie, że 30 tysięcy ludzi na meczu. Szkoda, że nie było naszych kibiców. Ten mecz byłby jeszcze bardziej okazały. Co do meczu, jeżeli chodzi o to, co było. Śląsk Wrocław strzelił 2 gole po bardzo ładnych akcjach, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ruch Chorzów strzelił 2 gole w rzutach karnych. Wynik 2-2. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze i prosimy o pytania. I prosimy, by pytania zadawać do mikrofonu. Karol Góreński, Siedemnastoportowy. Dobry wieczór, panie trenerze. Te karne to dla pana rzecz, jak rozumiem, wzbudzająca emocje, wzbudzająca coś, z czym pan się nie zgadza. No, widać po mnie emocje? Chyba nie. Tak powiedziałbym, przeszedł pan obok tych dwóch sytuacji. Wzbudzają to pana emocje, czy nie? No bo to już spadło. Ja już nie mam na to wpływu. W tej chwili zostały podyktowane przez sędziego Raczkowskiego. Ruszył 2 gole i tyle. Pozostałe sytuacje z tego spotkania też wzbudzały emocje, między innymi druga żółta kartka dla Petera Pokornego w samej końcówce. Jak pan widział tę sytuację? No ja widziałem 12 żółtych kartek. Albo był to chaotycznie prowadzony mecz, albo sędzia się dobrze bawił po prostu na tym boisku i tak do tego wydaje mi się trzeba podejść, bo było wiele sytuacji kontrowersyjnych, gdzie to, co się działo z boku na ławkach, to, co się działo na boisku, to nie było przypadkiem, bo ktoś nie zapanował nad tym po prostu i to jest moje zdanie, patrząc na to z boku. Już patrząc nawet na 46 minutę, gdzie był faul na Eriku Exposito na środku boiska, gdzie Sadlok złapał w pół Erika, powalił go na ziemię, jeszcze nadepnął. Nie było drugiej żółtej kartki, która by z mojej perspektywy jak najbardziej się należała. Natomiast to, co powiedziałem, ja na to nie mam żadnego wpływu, nie mam zamiaru nawet na ten temat rozmawiać i dyskutować z arbitrem. Ani dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze, ani przed następnym meczem, kiedy będzie prowadził mecz ze Śląskiem. Zepsuł trochę ten mecz, pana zdaniem? Sami ocencie. Peter Pokorny dużo tych kartek zbiera dzisiaj. Można się zastanawiać, czy ona była słuszna, ta druga żółta, czy niesłuszna. Będzie jakaś rozmowa z nim, no bo co występ to praktycznie kartka w tym sezonie. Nie będzie żadnej rozmowy. To, co miałem powiedzieć zawodnikom w szatni, już powiedziałem. I to niech zostanie w naszej szatni. W jaki sposób przejdziemy po tym spotkaniu do kolejnych meczów, które przed nami. Dzisiaj wracamy do Wrocławia i szykujemy się już do następnego meczu, licząc, jeśli inaczej, zapominając, starać się zapomnieć o tym, co było dzisiaj. Po meczu też duże emocje na ławce rezerwowych. Tam pan musiał odciągać chyba trenera bramkarzy od sędziów, to prawda? No nie tylko. Większość. No ale z czegoś to się brało. I piłka to mają być emocje zdrowe jak najbardziej. I to byśmy chcieli, aby tak to wyglądało. Natomiast zawsze patrzymy tylko i wyłącznie na trenerów, na zawodników. Natomiast ktoś te zawody prowadzi. Dziękuję bardzo, ale się trzeba. Pamięta pan trenerze, jak byłem na Wrocławiu, wówczas pan tak z pewną dozą ostrożności wypowiadał się na temat prognoz Śląska, zajęcia przez Śląsk, Wrocław, czołowych lokat. Jak pan to dzisiaj odbiera po tych kilku miesiącach? Odbieram to bardzo dobrze. No dzisiaj jesteśmy po 13 kolejkach na pierwszym miejscu tabeli i z tego się bardzo cieszymy. Oczywiście pracujemy dalej. Do końca tego roku zostało jeszcze kilka spotkań, w których chcemy zdobyć jak najwięcej możliwych punktów. Jest fajny zespół, który się dobrze rozumie, który chce ze sobą przebywać, który chce za siebie walczyć, który na boisku pokazuje, że jest zespołem, jest prawdziwym teamem i to jest największe zwycięstwo nas wszystkich tutaj, że stworzyliśmy drużynę, która gra w każdym spotkaniu o to, aby wygrywać i chcemy kontynuować tą serię i dalej jeszcze budować te relacje, które są. Łukasz Pawlik, Gol.pl. Ja mam pytanie o Patryka Klimale. Wiadomo, że trenuje we Wrocławiu. Czy będzie plan taki, aby go zakontraktować, jeśli pojawi się taka okazja, gdy
się pojawi ta furtka z tym oknem transferowym dla zawodników, którzy będą mieli możliwość zmiany par klubowych dla tych, którzy grali w Izraelu. No ale Patryk tylko i wyłącznie trenuje w tej chwili w Wrocławiu, poprosił nasz klub, aby udostępnił mu boisko, siłownię, regenerację i to jest tylko to, także tutaj bym nie szukał jakiegoś drugiego dna w tym wszystkim. Zgodziliśmy się na to, aby mógł po prostu się jak najlepiej przygotować, wiadomo co się dzieje w tej chwili w Izraelu, nie może tam wrócić, nie może tam grać, chce być w formie, także dla mnie nie ma problemu z tym, żeby trenował w tym momencie, kiedy nie ma zespołu Śląska na obiektach. Dzień dobry trenerze, Adam Mokrzycki, Śląsted. Chciałbym się zapytać, czego dzisiaj zabrakło Śląskowi w tej drugiej połowie, żeby dowieść te cenne 3 punkty? Ja bym powiedział, nie chciałbym powiedzieć, że czego nam zabrakło, żeby dowieść. Wydaje mi się, że bardziej bym odwrócił to i powiedział, zabrakło nam strzelenia gola na 3-1, czyli wykorzystanie jednej z kilku kont, które mieliśmy do tego, aby prowadzić. Nie mieliśmy w drugiej części meczu, nie wiadomo jak dużo liczby sytuacji do tego, aby strzelić gola i na pewno trzeba nad tym popracować w najbliższym czasie, aby zdecydowanie bardziej skutecznie z takich meczów wychodzić, bo dzisiaj na pewno doceniamy, że mamy punkt, natomiast graliśmy o 3. Była w ostatnich minutach głowa Żuchowskiego, nieczysto trafił piłkę, ale to było już w doliczonym czasie gry, natomiast wcześniej uważam, że mogliśmy ten mecz zamknąć. Mimo tego, że Ruch grał bardzo ambitnie, Ruch starał się grać emocjami, też był niesiony dopingiem kibiców, ale tak jak powiedziałem, bardziej bym szukał tutaj w tym, abyśmy my więcej znajdowali w sobie jeszcze jakości do gry w piłkę. Jeszcze chciałbym się zatrzymać przy postaci Mateusza Żukowskiego, bo to jest piłkarz, który po raz kolejny wchodzi z ławki i przynajmniej w mojej opinii podejmuje takie niedojrzałe decyzje. Też dzisiaj Jehor Madsenko musiał go tak zaganiać do defensywy, żeby go wspierał. Czy pan trener dalej będzie konsekwentnie na niego stawiał po wejściach z ławki? Zobaczymy, no szukam klucza cały czas, tu się nic nie zmienia. Ja już powiedziałem kilka dni temu, że jeżeli chodzi o trening, to Mateusz jest znakomitym piłkarzem i to prezentuje w treningu. Natomiast trzeba to teraz przenieść na mecz. Jest bardzo to trudno. Być może to, co powiedziałem, trzeba coś zmienić w jego życiu, żeby się przestawiło. Dobry wieczór trenerze, Bartosz Wieczorek, TVP Sport. Do tej pory o sile tej obrony Śląska Wrocław stanowił duet Alex Petkow, Łukasz Bejger. Bejger nie zagra w meczu z LKS-em ze względu na żółte kartki. Czy już ma pan jakiś pomysł na to, kto mógłby zastąpić właśnie Łukasza Bejgera w meczu z Łodzianami? Do meczu z LKS-em jeszcze jest 7 dni, czy tam 6, także dużo czasu. Przez te 6 dni może się tyle w naszym życiu wydarzyć, że nie mam zamiaru się dzisiaj zastanawiać nad tym. Oczywiście zmiana 1-1 Paluszek to jest coś, co jest najbardziej naturalne. Natomiast wiemy też, że Łukasz jest młodzieżowcem, który obsadza nam pozycję tą na boisku. I też będziemy musieli się zastanowić, kto zastąpi Łukasza jako młodzieżowiec. Śląsk jest od 10 spotkań niepokonany i mam wrażenie, że od właśnie tych 10 spotkań pan też przynosi taki amulet w postaci tej koszulki bordowej, którą pan nosi. To jest jakiś taki też pomysł na to, albo jakiś, nie wiem, coś, co przynosi szczęście faktycznie w tych meczach? Nie patrzę na to, bo w 3 meczach, które wygraliśmy, byłem zielony. Okay. Dziękuję. To ja może jeszcze. Panie trenerze, Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty. Chciałbym zapytać, jak pan wszedł do szatni, co pan tam właściwie zastał? Bo już przyzwyczailiśmy się do tego widoku piłkarzy świętujących. Czy to było rozczarowanie? Bo ja już nie chcę zdradzać dokładnych cytatów w Mixzone, ale widzieliśmy po jednym z piłkarzy Śląska, że był naprawdę wzburzony. A druga sytuacja, pytanie o sytuację, jak zachowywać się w tych sytuacjach, jak dzisiaj mieliśmy te rzuty karne. Czy będzie pan w jakiś sposób analizował dodatkowo te sytuacje i rozmawiał z piłkarzami? Bo sędzią Raczkowskim też mam pewnie podobne zdanie na temat tych decyzji, jakie ma pan, ale no pytanie, co zrobić, żeby te sytuacje jednak się nie powtarzały, bo sędzia Raczkowski jeszcze pewnie mecze Śląska będzie kiedyś sędzią. Jednym wyrazem, jakbym miał powiedzieć, co zostałem w szatni, to bym, przeliterując to wykury, a dalej sobie dopowiedzcie, wkurzenie.
No bo tam już widzę, że Filip Macuga pisze na Twitterze. Natomiast, no co mam zabronić Leszczyńskiemu wychodzić do dośrodkowań? No nie, no trafił czysto w piłkę. Trafił czysto w piłkę i ta akcja dalej się toczyła i po 10 sekundach dopiero był cofnięty rzut karny. Jeszcze dostał chłopak bidny żółtą kartkę. No to co mam komentować tutaj? Nie. Janasik też skakał do głowy. Ktoś mu tam głowę wniósł pod rękę. Delikatny ruch. VAR karny. No, nie chcę na ten temat mówić. No to co powiedziałem, nie chcę... Chcę mieć szczęśliwe życie i nie chcę się tym w tej chwili już zajmować. Przede wszystkim dziękuję kibicom za tak liczne przybycie, za frekwencję, za doping. Bardzo nam to pomaga. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że mogliśmy wrócić do Chorzowa. Myślę, że z każdym meczem będziemy się tutaj czuć coraz lepiej. I ta obecność kibiców właśnie też bardzo, bardzo w tym pomaga. Co do samego meczu, trochę jestem zły teraz tak po fakcie, bo znowu straciliśmy bramkę w bardzo taki prosty sposób, taki, który w tej lidze, w Ekstraklasie jest nie do wybaczenia i to są te straty bramek. Druga, myślę, też nam chluby nie przynosi, ale przede wszystkim ta pierwsza to potem decyduje właśnie o wyniku spotkania. To potem to są te szczegóły, te drobne rzeczy, gdzie trzeba się później cały mecz nagonić, naszarpać, nawalczyć, żeby zdobyć ten jeden, jedyny punkcik. Na pewno dążyliśmy do zwycięstwa, na pewno chcieliśmy wygrać, wiedzieliśmy też z jakim rywalem gramy, rozpędzonym, dobrej dyspozycji. Dobrze realizowaliśmy zadania nasze, te, które mieliśmy dzisiaj na to spotkanie. Myślę, że tutaj wybijaliśmy umiejętnie Śląsk z takiej płynności gry i tych sytuacji też stworzyli mało, jak na zespół, który ostatnio pokonał Legię w tak wysokim stosunku. Także na koniec, no zawsze przyjmujemy ten remisik, bo dwa razy przegrywaliśmy, goniliśmy ten wynik, ale my cały czas musimy zacząć wygrywać i to jest naszym celem na najbliższe spotkania, na te spotkania do końca i obojętnie z kim będziemy grali, musimy o te zwycięstwa walczyć. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze, prosimy o pytanie. Dobry wieczór, Piotr Dubacki ze Sportu. Panie trenerze, chwilę temu trener Magiera dość krytycznie wypowiadał się na temat pracy arbitra. No też nie ma co ukrywać, jednak też no, te jego decyzje w dużym stopniu przyczyniły się do tego punktu dzisiaj zdobytego przez Ruch. Chciałem zapytać, jak pan postrzega pracę sędziego, jak było prowadzone to spotkanie, też te decyzje o rzutach karnych, no bo bez tych dwóch gwizdków, tych dwóch gości by po prostu nie było. Nie wiem, ja na pewno teraz się do tego nie odniosę, dlatego że sam nie widziałem jeszcze tych sytuacji i na pewno nie wyrażę tutaj swojej opinii, czy to były karne słuszne, czy niesłuszne, ale chcę zwrócić tylko uwagę, że to jest też element meczu i jeśli jest faul w dzisiejszej dobie VAR-u, trudno o te pomyłki i rzeczywiście sędziowie do tego wracają i No nie wiem, nie chcę tutaj się odnosić do wypowiedzi trenera, bo też mówię, no normalne sytuacje, no raz gdzieś się przegrywa po karnym, raz się wygrywa, raz gdzieś to pomoże, a czy ta sytuacja jedna, czy druga, czy się te karne należały, no zawsze mówimy, no jeśli były podyktowane, no to chyba słuszne, tak jak jeszcze raz powtarzam, to jest normalny element meczu i jeśli się traci dwie bramki po rzutach karnych, to zawsze jest niedosyt. Chciałem też zapytać, bo dzisiaj wszyscy posmakowali już tego meczu na Stadionie Śląskim. Przekonaliśmy się, do czego też są zdolni kibice niebieskich, kiedy da im się to narzędzie w postaci tych, no troszkę większej jednak w pojemności niż Gliwice. No i chciałem zapytać, czy czuje trener, że ten Stadion Śląski może pchać was bardziej niż pchały Gliwice, mając też na uwadze, no że tak jak mówię, posmakowaliście gry i tam, i tutaj. Oczywiście, że frekwencja dzisiaj, nie wiem dokładnie, ale myślę, że to około 30 tysięcy kibiców, którzy całym sercem nas dopingowali, no to pomaga. Lubimy grać w takiej atmosferze
chciałoby się, żeby tych kibiców było jeszcze więcej, żeby ten stadion jeszcze bardziej zapełniać. Ja na dzisiaj to, co powiedziałem wcześniej, ja się cieszę, że my wróciliśmy do Chorzowa, bo pomimo tego, że w Gliwicach naprawdę byliśmy dobrze przyjmowani, ale my przez rok czasu praktycznie nie odbyliśmy tam ani jednego treningu, także nie mogliśmy korzystać, to nie był nasz atut, to boisko, ta płyta, oczywiście, że kibice, którzy przychodzili, zawsze zapełniali w komplecie ten stadion, to było to, ale to zawsze nie byliśmy u siebie. Tutaj mam nadzieję właśnie, że teraz dzięki współpracy tutaj z gospodarzami obiektu, że będzie to wyglądało coraz lepiej i my, tak jak powiedziałem już wcześniej, z każdym spotkaniem liczę, z każdym tygodniem będziemy się tutaj czuć lepiej, prawie jak u siebie. Dubiejski Przegląd Sportowy, dobry wieczór panie trenerze. To ja Daniela Szczepana zapytam, no bohatera tego meczu, człowieka, który te dwa rzuty karne wykorzystał. Też trochę taki kamień z serca, że on trochę skuteczniejszy niż zwykle, nie z jednym golem, tylko z dwoma i tak ważnymi w takim meczu? Dobry wieczór. Nie wiedziałem w ogóle, co tam się stało i ta sytuacja się okazuje, że on tam rzeczywiście na chwilę stracił przytomność i tak normalnie po ludzku nie powinien podchodzić do tego drugiego rzutu karnego, ale był tak pewny siebie, zdecydowany, wziął piłkę, uderzył, więc chwała mu za to w tym momencie, gdyby nie strzelił, mówilibyśmy inaczej. Krzysztof Kamiński, ten odłożony debiut, bo wiadomo, że mecz z Widzewem był przełożony z dwiema straconymi bramkami, ale wydaje mi się, że chyba całkiem niezły. Może być pan zadowolony z tego nowego bramkarza, nowego starego ruchu. Tak, na pewno przy tych sytuacjach, które były, trudno mieć do niego pretensje, chociaż przy tej pierwszej bramce nie wiem, czy tam brak porozumienia, brak jakiejś komunikacji. W każdym razie myślę, że te jego interwencje były stosunkowo pewne i tutaj na pewno postawa Krzyśka dzisiaj też zasługuje, tak jak całej drużyny, na pochwałę. Jeszcze pytanie o Filipa Starzyńskiego. Jak wygląda ta jego sytuacja zdrowotna? Czy ona jest dynamiczna, czy to jednak idzie ku dobremu? No, bardzo liczę na to, że to już jest kwestia nie tygodni, tylko dni, więc Filip w coraz większym wymiarze trenuje, na coraz większych obciążeniach, także być może już do Poznania pojedzie z nami. Panie trenerze, Niebieskie Radio, Ryszard Czaban. Stadion Śląski, Mekka polskiej piłki. Wpisał się pan w tą historię tego stadionu, dzisiaj prowadząc Niebieskich. Jak w ogóle pan czuje się w kotle czarownic na ławce? Pierwszy raz. Nie, no myślę, że już tyle powiedzieliśmy na ten temat, że wszystko co powiem, to będę tylko się powielał, tak? No na pewno ekscytacja była już, mówię, w tygodniu. Byliście tutaj, większość z panów gdzieś z państwa tutaj na środowym treningu, na tej konferencji. Na pewno wszyscy oczekiwaliśmy na to, żeby tutaj zagrać. Przymiarki były już w zeszłym roku, mecz z Wisłą Kraków był tutaj planowany, nie doszło to do skutku. Na pewno to stadion też z taką ogromną historią, wiadomo, że to zupełnie inny obiekt już teraz, ale pamiętamy te wspaniałe mecze, które tutaj rozgrywała reprezentacja, ale też pamiętam i puchary klubowe. Więc na pewno bardzo miłe to jest, że możemy tutaj teraz gościć. Dobry wieczór panie trenerze, Darek Leśnikowski, Super Express. Ja tylko króciutko zapytam, bo na razie jedno zwycięstwo i dzisiaj bardzo cenny remis w lidze, mówię oczywiście podsumowując. Czy to jest taki remis? Remis z już naprawdę liderem, bo Śląsk przystępował po wcześniejszym meczu, jak i przystępował jako lider do tego meczu. Czy to jest coś, co tak czuje pan, że to może dać chłopakom takiego rzeczywiście kopa, w sensie wiary we własne umiejętności, że nie ma w tej lidze drużyn, które, nie wiem, tak jak Pogoń na przykład ograła was 3-0. Jedziecie na Lecha i czy to dobrze, że akurat po meczu z wiceliderem, czy liderem, macie znowu zespół z absolutnie tej topowej części tabeli? Na pewno w tej lidze jest kilka zespołów, które wydają się poziomem na plus odstającym od reszty. Niemniej nawet w takim spotkaniu jak dzisiaj, nawet to spotkanie, które wspominamy z Pogonią, czy wcześniej z Rakowem, my tam też stwarzaliśmy sporo sytuacji. Najbardziej właśnie ubolewam nad tym i nad tym w ostatnim czasie bardzo mocno
staramy się pracować, staramy się to poprawić, żeby ta nasza gra defensywna, to co wystarczało na pierwszą ligę, nie wystarcza tutaj. Troszeczkę dzisiaj też ktoś jak wnikliwie obserwował, to też było widać, te nasze zachowania były troszeczkę inne, więc to, że chciałoby się grać pięknie, chciałoby się wymieniać mnóstwo podań, stwarzać mnóstwo sytuacji, zawsze jest coś za coś. Dzisiaj było widać olbrzymią jakość u niektórych piłkarzy Śląska i te momenty, czy ta bramka druga, którą oni strzelili, no po pięknej akcji, ale to było poprzedzone kilkoma podaniami na dużej szybkości. Bardzo często jest też tak, że my dostosujemy tą taktykę do tego, jakie mamy możliwości. My na dzisiaj jako zespół zrobiliśmy wszystko, zrealizowaliśmy swoje zadania i myślę, że wyciągnęliśmy z tego spotkania bardzo dużo. Nie chciałbym powiedzieć, że maksa, bo zawsze może być lepiej, ale naprawdę punkt w tym spotkaniu, dzisiaj jeszcze dwukrotnie przegrywając, trzeba cenić. Następne spotkanie z Lechem i tak jak mówię, no jeśli można grać spotkania, Lech też traci punkty. Dzisiaj stracił w poprzednim spotkaniu, prowadząc 3-0. Na pewno też wnikliwie ich przejrzymy, znamy ten zespół, bo przecież mamy możliwość oglądania ich, ale na pewno skupimy się już na takich konkretnych zadaniach przeciwko nim i też spróbujemy pograć o całą pulę. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję dobranoc. Państwu do zobaczenia po meczu z Radomiakiem. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, rhyming fences. Get bruised up, got stitches, bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No, forecast Eli, baby, time out, ride out, you can let him.